Po raz kolejny witamy w poranku Hieronima, Wojewódzka Biblioteka Publiczna imienia Hieronima Łopacińskiego i anonsowany już kolejny gość, a właściwie nie tylko gość. Dzień dobry, poranek u Hieronima, tym razem o fotografii. Fotografii po raz kolejny. Spotykamy się z powodu wielkiej książki o małym mieście. To nie ja wymyśliłam to stwierdzenie. To stwierdzenie, którym obdarzył mnie przed spotkaniem nasz dzisiejszy gość, pan Robert Mazurek. Dzień dobry. Dzień dobry. Pan Robert Mazurek, dyrektor Radzyńskiego Ośrodka Kultury, która to instytucja jest instytucją sprawczą tego oto przepięknego albumu. Ogromnego, ciężkiego i bogatego. Bogatego w historię opowiedzianą poprzez fotografię. Jaka jest historia powstania tej książki? Książka powstawała 5 lat. W 2018 roku, w momencie, kiedy objąłem funkcję dyrektora Radzyńskiego Ośrodka Kultury, świętowaliśmy 550-lecie Radzynia. I wtedy moja taka myśl była, żeby uczcić tą rocznicę wydaniem publikacji, która by na starych zdjęciach pokazywała nasze miasto. Wtedy nam to nie wyszło, ale zapoczątkowało to projekt, 5-letni projekt, w ramach którego zwróciliśmy się do mieszkańców Radzynia, aby otworzyli przed nami swoje archiwa. I zaczęliśmy tworzyć największy zbiór archiwalnych zdjęć ukazujących Radzyń Podlaski. Do współpracy zaprosiliśmy portal Kocham Radzyń Podlaski, gdzie od 2019 roku codziennie publikowana jest jedna stara fotografia Radzynia. I tak przez 5 lat zbieraliśmy te zdjęcia. Ludzie bardzo się przed nami otworzyli, że tak naprawdę tych zdjęć mamy jeszcze tak dużo, że jeszcze możemy przez 3 kolejne lata codziennie publikować jedną fotografię. A czy te zdjęcia jeszcze mogą posłużyć do kolejnego albumu, kolejnej części albo wznowienia w poszerzonej wersji? Wręcz jestem przekonany, że to jest kwestią czasu. W momencie, kiedy zamknęliśmy już tą publikację, oddaliśmy ją do druku, otrzymaliśmy mnóstwo nowych fotografii, nigdzie nie publikowanych. W ogóle wydanie tej publikacji otworzyło taką puszkę, gdzie ludzie cały czas nam przychodzą, zobaczyli w końcu, po co my zbieramy te zdjęcia. A publikacja faktycznie jest bardzo duża, bo na 946 stronach znalazło się 1668 archiwalnych zdjęć. Są udokumentowane wszystkie ulice Radzynia i przeglądając tą książkę odbywamy taki sentymentalny spacer ulicami Radzynia. Z pożółkłych fotografii spoglądają na nas dawni mieszkańcy. Jesteśmy też świadkami wielu historycznych wydarzeń. Historyczne wydarzenia to jedno, a taka codzienność, która się pojawia, to drugie. Na przykład Dzień Targowy. Bardzo piękne zdjęcia są tutaj zamieszczone w tym albumie. Tak, to są takie obrazki, które myślę, że każdy mieszkaniec zna. To jest takie nasze małe miasteczko. Środa, Dzień Targowy. I myślę, każdy z dzieciństwa ma te obrazki przed oczami i tutaj może sobie je, oglądając tą książkę, może sobie je przywołać, powrócić do tego czasu minionego. Pan jeszcze pomyślał o tym, aby ta książka została w jakiś sposób wzmocniona teraźniejszością, bo w książce znajdujemy nie tylko same fotografie, ale również odnośniki do filmów. Tak, naszym założeniem było, żeby pokazać takie dwa światy. Ten odległy Radzyń miniony, który wspominamy, ale i ten współczesny. W roku 2023 Radzyń Podlaski świętuje 550-lecie uzyskania praw miejskich. I chcieliśmy pokazać Radzyń 555-lecie. Pięciolecie, tak, przepraszam, źle powiedziałem. Tak, 5/5. Taki fajny jubileusz. I chcieliśmy zachować też dla potomnych to, jak w tym roku jubileuszowym wyglądało nasze miasto. W latach 2021-2022
osobiście obfotografowałem wszystkie ulice. Powstało ponad 10 tysięcy fotografii i z tych fotografii powstało 125 filmów, na których obserwujemy, jak obecnie wygląda Radzyń. Filmy możemy obejrzeć poprzez zeskanowanie kodu QR, które znajdują się w tej książce, jak również poprzez wpisanie w wyszukiwarce adresu strony internetowej. Powiedział Pan mi przed spotkaniem, że to jest książka też o Radzyniu, którego nie ma. Bo te współczesne fotografie to jedno, albo takie fotografie z wieku XXI, to jest jeszcze ten Radzyń, który możemy zobaczyć. A fotografie tego Radzynia, którego nie ma, jaka jest najstarsza fotografia Radzynia tutaj pomieszczona? Najstarsze fotografie, a w zasadzie ryciny, pochodzą z połowy XVII wieku. Aczkolwiek myślę, bardzo cenne są fotografie z okresu międzywojennego, autorstwa Józefa Karłowicza czy Mariana Szwalbe. Na tych fotografiach możemy zobaczyć ten małomiasteczkowy Radzyń, ten Kozi Rynek, bo Kozi Rynek to jest dawna nazwa Radzynia. Te targi KUS, które odbywały się w centrum miasta na obecnym Placu Wolności, i to są naprawdę niesamowite obrazki, które z wielką przyjemnością się ogląda. Z wielką przyjemnością ogląda się te fotografie i myślę, że z wielką przyjemnością Radzynianie siebie oglądają na tej fotografii. Powiedział Pan, że prawie połowa nakładu jest już sprzedana, a ta książka dopiero co pojawiła się na rynku. Tak, książka pojawiła się na rynku 31 marca, bo to był dzień dokładnie kiedy Radzyń świętował swoje 555 urodziny. 31 marca 1468 rok Grodz z Ostrowa lokował miasto Radzyń na prawie magdeburskim. Książka wyszła w nakładzie 555 egzemplarzy. My ją już zapowiadaliśmy 2 tygodnie przed premierą i wręcz mieliśmy zapisy chętnych na nabycie tej książki. I faktycznie 2 dni po jej premierze połowa nakładu jest już sprzedana, ale tak jak już wspomniałem, kwestią czasu jest drugie wydanie, wzbogacone, poprawione i myślę, że też będzie cieszyło się dużym zainteresowaniem. Rozumiem, że nie spoczywacie Państwo na laurach, tylko dalej fotografie będą gromadzone, żeby jak najobszerniej zdokumentować historię miasta i współczesność miasta. Co w Radzyniu poleca Pan do obejrzenia, oprócz pałacu, który jest perłą Radzynia, a oprócz tej perły, jakie miejsca jeszcze winno się odwiedzić, odwiedzając Radzyń? Radzyń jest bogaty w wydarzenia historyczne, oprócz Pałacu Potockich, i oprócz tego, że najprawdopodobniej powstawała tam część zapisów Konstytucji 3 maja, w Radzyniu mamy jeszcze jedno bardzo wyjątkowe miejsce. Jest to dawny areszt Gestapo i UB przy ulicy Warszawskiej 5A. Takich miejsc w Polsce było mnóstwo, praktycznie w każdym miasteczku powiatowym, ale ten nasz obiekt jest wyjątkowy z jednego względu. W piwnicach, które w czasie wojny i po wojnie zamienione były na cele więzienne, na ścianach zachowały się oryginalne inskrypcje wykonane przez więzionych tam polskich patriotów z Armii Krajowej, Narodowych Sił Zbrojnych i Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość. Tych inskrypcji jest blisko 300. Odczytać możemy z nich imiona, nazwiska, daty, kreski, za pomocą których więźniowie odliczali sobie dni tam pobytu, są rysunki, sentencje typu Bóg jest wszędzie albo cela więzienna to żywy grób. I naprawdę to jest miejsce, które uważam do tej pory może nie jest aż tak dobrze odkryte na mapie turystycznej, historycznej Polski, ale miejsce wyjątkowe. I Radzyński Ośrodek Kultury w roku 2022 przejął ten budynek na własność i utworzyliśmy tam Izbę Pamięci Warszawska 5A, popularyzując to miejsce. Między innymi wykonaliśmy mural na jednej ze ścian, zostały wykonane remonty, zabezpieczone fundamenty,
które to przeciekały i groziło tym, że te napisy mogły zniknąć. Oprowadzamy też tam regularnie wycieczki, udostępniamy to miejsce głównie mieszkańcom Radzynia, którzy znają tą historię, znają to miejsce, ale do końca nie wiedzieli, co tam się działo, ale też i wielu przyjezdnym, bo coraz głośniej jest o tym miejscu poza granicami Radzynia. Radzyń muzyką słynie. Odnoszę się tutaj do Karola Lipińskiego, ale chciałabym zatrzymać się przy tym, co organizuje Radzyński Ośrodek Kultury, o koncertach, i to koncertach zarówno muzyki poważnej, jak i muzyki rozrywkowej, i to bardzo różnej. Tak. W Radzyniu już od blisko 40 lat odbywają się Dni Karola Lipińskiego. Jest to cykl koncertów muzyki poważnej, jesiennych koncertów, których celem jest uczczenie tego wybitnego Radzynianina, który urodził się właśnie w Pałacu Potockich. Dodatkowo możemy pochwalić się ogólnopolskimi spotkaniami z piosenką autorską, które już od 27 lat organizowane są w Radzyniu, i na naszej scenie wystąpili już naprawdę najwybitniejsi przedstawiciele tego gatunku. Chociażby w roku ubiegłym, na ostatniej edycji naszych spotkań z podróżnikami, występował Michał Bajor, Zbigniew Zamachowski. W ostatnich latach, kiedy ja jestem dyrektorem, to był u nas między innymi Tadeusz Woźniak, Stanisława Celińska. Naprawdę największe nazwiska tego gatunku muzyki. A ponadto jako Radzyński Ośrodek Kultury poszliśmy w kierunku kultywowania tradycji ludowej. Organizujemy czy to kiermasze wielkanocne, czy bożonarodzeniowe. No i nasza taka już sztandarowa impreza to jest Radzyński Jarmark Sztuki i Rękodzieła Kozirynek. Kozirynek to jest dawna nazwa Radzynia. Zamykamy główną ulicę miasta, jest to ulica Ostrowiecka, która zamienia się w rynek. Stają stragany, kramy, gdzie prezentowane jest wszelkiego rodzaju rękodzieło, sztuka. Staje też scena, na której odbywa się przegląd piosenki i przyśpiewki ludowej, i wydarzenie zazwyczaj kończą koncerty największych gwiazd. W tym roku już czwarty Kozirynek odbędzie się 17 czerwca. Na taką główną, największą gwiazdą tej imprezy będzie zespół Golec Orkiestra. A zatem czujemy się zaproszeni. Jak najbardziej zapraszam. A jeszcze zapytam o książkę, bo jak to bez książki tutaj w bibliotece rozmowa nie mogłaby się odbyć. Spotkania z podróżnikami, o których Pan przed chwilą wspomniał, to spotkania z ludźmi, którzy podróżują, ale piszą też książki. To jest też taki cykl. Wiem, że macie Państwo spotkania też fotografików, którzy nie tylko fotografują, ale później również tworzą albumy. A coś dla czytelnika, który nie chce czytać o podróżach i nie chce oglądać albumów? Tak, ale pozwolę sobie powiedzieć najpierw dwa zdania. Przy Radzyńskim Ośrodku Kultury działa Radzyński Klub Fotograficzny Klatka. Bardzo prężnie. I tak jak Pani wspomniała, organizowane są liczne wystawy, publikacje. W Radzyniu organizujemy cykl radzyńskich spotkań z podróżnikami, gdzie co kwartał nasze miasto odwiedzają podróżnicy, przyjeżdżają z książkami i opowiadają nam o tym świecie odległym nie tylko geograficznie, ale również kulturowo. Ponadto jako Radzyński Ośrodek Kultury prowadzimy taki cykl radzyńskich wędrówek literackich, w ramach którego wydajemy tomiki poezji lokalnym poetom. I już w tym momencie wydaliśmy 16 pozycji, a w kolejce stoi następnych kilka. I te wszystkie propozycje naprawdę cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem. Okazuje się, że mamy naprawdę wielu poetów, którzy piszą do szuflady, którzy może nie mają odwagi pochwalić się tym, a my ich ośmielamy do tego. I takie wieczorki poetyckie, jakie organizujemy, naprawdę cieszą się dużym zainteresowaniem. To ja myślę, że teraz możemy spuentować, i puenta tej naszej wypowiedzi jest taka, że Radzyń kulturą stoi. Tak, to jest prawdą.
My, jako Ośrodek Kultury, w roku ubiegłym podpisaliśmy takie porozumienie o współpracy, tworząc taki lubelski trójkąt kulturalny razem z Kazimierskim Ośrodkiem Kultury w Kazimierzu Dolnym i Lubelskim Centrum Kultury. Niedawno, 4 marca, zorganizowaliśmy w ramach tego porozumienia taki Radzyński Dzień w Kazimierzu Dolnym, gdzie promowaliśmy swoich artystów i w ramach tego porozumienia też organizujemy wspólnie wystawy, które są prezentowane w Radzeniu, w Lublinie i w Kazimierzu Dolnym. I się cały czas wymieniamy tymi wystawami. Więc z tą kulturą wychodzimy dużo dalej już poza granice naszego miasta i dyrektor Domu Kultury w Kazimierzu Dolnym, Max Krzeczkowski, właśnie podpisując to porozumienie, powiedział mi coś takiego, że Radzeń jest wyjątkowym miejscem, bo na tak małe miasteczko ma tak wielu artystów, że to jest ewenementem w skali kraju nawet. Kazimierz Dolny, wiadomo, znany jest z tego, ale też tych artystów jest sporo przyjezdnych, a my jako Radzeń możemy się pochwalić naprawdę wieloma osobami, które piszą, tworzą, czy robią fotografie, czy malują, czy rzeźbią. I tych osób jest naprawdę bardzo dużo. Jakby to tak przeliczyć na mieszkańców, to ten współczynnik... obejrzenia, oprócz pałacu, który jest perłą. Wojewódzka Biblioteka Publiczna. Twoje drzwi do wiedzy. Dzień dobry, witamy Państwa w poranku Hieronima. Witamy w Galerii Biblioteki. To niecodzienny anturaż naszego poranka, chociaż często znajdujemy się tutaj wtedy, kiedy chcemy Państwa zaprosić na wystawę. Zaczynaliśmy nasz program od Radzynia, a niedaleko Radzynia leżą czemierniki. Zgadza się, panie dyrektorze? Zgadza i czemierniki, no tutaj odrobinę takich jak odrobinę prywaty, no czemierniki są znacznie starsze od Radzynia. I dlaczego tutaj, dlaczego dzisiaj, dlaczego ta wystawa? Proszę Państwa, 12 kwietnia 1509 roku Mikołaj Firlej z Dąbrowicy otrzymał w Piotrkowie z rąk króla Zygmunta Starego akt nadania prawa miasta. I czemierniki stały się pełnoprawnym miastem, natomiast jako osada one funkcjonowały od wielu, wielu stuleci. Jak mówią znawcy tematu, już w czasach Bolesława Chrobrego była to osada, która pełniła pewną rolę administracyjną dla grodów nad Tiśmienicą. Już w 1325 roku odnotował długo, że była tam parafia. Dlatego postanowiliśmy w ramach naszej misji bibliotecznej pokazać Państwu, trochę przybliżyć to bardzo ciekawe miasto, które za siedzibę obrali sobie Firlejowie, ale tam się przewinęło wiele nazwisk, jak Sobiescy, jak Krasińscy, a oczywiście warto też wspomnieć, że przez ponad pół roku razem z dworem, z kancelarią w Czemiernikach, z rodziną rezydował trzeci Waza, gdzie tak jak to określa jeden z moich przyjaciół, Czemierniki były trzecią stolicą Polski. Za dużo powiedziane, ale są dokumenty podpisane przez króla Czemierniki dnia tego i tego.
Natomiast chcemy pokazać takie troszkę czubek góry lodowej, bo zaczynamy od archeologii, pokazując wykopaliska z terenu gminy Czemierniki, szczególnie z Grodziska w Niewęgłoszu. Jeszcze tutaj nad tym pracował nasz były szef Rady Programowej, pan docent Gurba, więc warto też przy okazji wspomnieć, że również jako perłę chcemy pokazać miecz Wikingów, których podobno są tylko cztery w Polsce, tak dobrze zachowane, wydobyty z koryta rzeki Tyśmienica na pograniczu wsi Bełcząc i Tchórzew, że wreszcie dzięki naszym przyjaciołom z różnych instytucji możemy pokazać księgi sądowe z Archiwum Państwowego w Lublinie, możemy pokazać dokument Jana Kazimierza, który zezwala Firlejowi na organizację jarmarku w czwartki. I to się ostało do dzisiaj. Jarmarki są w Czemiernikach w czwartki zawsze organizowane. Wspominamy parafię i ludzi, którzy tam, parafię pod wezwaniem świętego Stanisława i również niektórych księży, którzy tam sprawowali swoją posługę, łącznie z księdzem prałatem Janem Podemniakiem. Wreszcie dokumenty życia społecznego, szkoła, zdrowie, straż pożarna, no i oczywiście postaci, które stamtąd mają korzenie, bądź tam pracowali, bądź tam tworzyli, jak chociażby rodzina Kotarbińskich i z Józefem Kotarbińskim na czele, czy poetka Marianna Bocian. Gorąco Państwa zapraszamy, bo jest to też misja biblioteki, która posiada dział regionalny i właśnie chcemy pokazywać te perełki naszego pięknego województwa, przybliżyć jego historię, przybliżyć ludzi, zdarzenia. I wystawa oczywiście jak zwykle jest bezpłatna. Serdecznie zapraszamy. Dziękuję. Zapraszał Państwa pan Tadeusz Sławecki, dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej imienia Hieronima Łopacińskiego w Lublinie, ale dzisiaj występuje jeszcze w roli prezesa Czemiernickiego Towarzystwa Regionalnego. I dlatego tak pięknie i krótko, chociaż wystawa jest bardzo bogata i na te wystawy bardzo zapraszamy, ta zapowiedź tutaj zabrzmiała. Dodajmy, że zapraszamy Państwa dzisiaj stacjonarnie i online, a zatem o 17 do Galerii Biblioteki. Tutaj będzie otwarcie, wernisaż, zresztą też bogaty w różnego rodzaju wydarzenia. Natomiast zapraszamy również przed ekrany. O 17 rozpoczniemy transmisję online. Dodajmy, że ta wystawa będzie dla Państwa do 27 maja w godzinach pracy biblioteki. Te trzaski, które Państwo od czasu do czasu słyszą, to są trzaski, które dowodzą, że jeszcze wystawa się buduje. Ale proszę się nie martwić, o godzinie 17 wszystko już dla Państwa będzie zapięty gotowe. Na ostatni zapraszamy. Guzik. Tutaj macham do kolegów, którzy jeszcze tutaj dopieszczają elementy. Panie dyrektorze, a zatem zapraszamy jeszcze raz. Godzina 17, Czemierniki, dzieje wsi, miasta, gminy. Dodajmy, że o Czemiernikach ukazały się liczne publikacje, są w naszych zbiorach. Będzie można je również wypożyczyć, żeby sobie doczytać, dopowiedzieć to, co zobaczą Państwo na wystawie. A o tym, skąd te zbiory, już tutaj wspomniał Pan Dyrektor, ale myślę, że wiele jeszcze elementów tej wystawy zostanie na tym wernisażu dokładnie omówionych. Nie tylko książki, nie tylko czasopisma, ale to, co widzą Państwo na ekranie, różnego rodzaju materiały, dokumenty, stroje, elementy życia codziennego. To wszystko, co tworzyło tą wieloletnią społeczność, a może i stołeczność, bo o tym też możemy usłyszeć na wystawie, dzisiaj o 17:00. Wszystko dla Państwa. Dziękuję bardzo, panie dyrektorze. Zapraszamy jeszcze raz. Godzina 17. Czekamy na Państwa. Ja bardzo dziękuję. Swój udział w wernisażu zapowiedziało wiele znamienitych osób z kraju, z zagranicy. No i oczywiście będzie odrobinka folkloru. Wystąpi zespół śpiewaczy Zorza z Bełcząca, który również przywiezie ze sobą dobre pierogi.
Zapraszam. I dodajmy jeszcze, że patronatem honorowym objął wystawę Jego Ekscelencja Metropolita Lubelski, ksiądz arcybiskup Stanisław Budzik. Dziękujemy. Dziękujemy. Zapraszamy na 17. A po przerwie trzecia część naszego poranka u Hieronima. Wojewódzka Biblioteka Publiczna. Poszerzamy dziecięce horyzonty. Trzecia część poranka u Hieronima. Witamy ponownie w Galerii Biblioteki. Zmienił się nasz gość. Pan dyrektor Tadeusz Sławecki ustąpił miejsca pani Joannie Chabskiej, kierownikowi działu instrukcyjno-metodycznego biblioteki, bo to przecież regionalny poranek u Hieronima. Regionalny, czyli chcieliśmy opowiedzieć o tej funkcji biblioteki, która może jest mniej widoczna w nazwie, ale tworzy tę podstawę działalności, czyli zajmowanie się regionem, a konkretnie siecią bibliotek publicznych województwa lubelskiego. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Ile jest bibliotek publicznych w województwie lubelskim? W całej sieci, czyli filie, biblioteki główne, czyli miejskie, miejsko-gminne, gminne i ich filie, to jest 562 placówki. Sporo. Sporo. To jest taka jeszcze w miarę gęsta sieć, chociaż zauważamy od kilku lat powolny spadek, prawda? Zanikają nam trochę filie, zwłaszcza na obszarach wiejskich, no ale to też kwestia wyludnienia, to też pewne zmiany muszą zachodzić. Jednak 562 biblioteki, o które staramy się dbać. Opieka merytoryczna, co się kryje pod tym pojęciem? Ona jest ustawowa. Tak, jest ustawowa. Każda biblioteka wojewódzka, aby być biblioteką wojewódzką, musi pełnić tą funkcję, czyli opiekę merytoryczną nad bibliotekami w danym województwie. I to jest bardzo pojemne słowo, bo każdy się zastanawia, co to jest ta opieka merytoryczna. Ale praktycznie to jest wszystko, co jest związane z działalnością bibliotek. Od takiej działalności, nazwijmy to, czysto urzędowej, gdzie trzeba przygotować wszystkie dokumenty. Musimy zadbać o to, dopilnować bardziej może, żeby każda biblioteka miała dokumenty zgodnie z wymogami. Nie tylko statut, regulamin, ale zwiększają się... Taka podpowiedź prawna. Podpowiedź prawna. Oczywiście biblioteki to realizują później we współpracy ze swoim organizatorem, z prawnikami. Niemniej jednak my musimy nad tym czuwać, żeby te dokumenty po prostu w tych bibliotekach były. Czyli czysto taka dokumentacyjna, to nazwijmy, po inspirowanie do działalności kulturalno-edukacyjnej, czyli organizowanie różnych wydarzeń, ale też integracyjnej. Musimy dbać też o podnoszenie kompetencji bibliotekarzy. No, sytuacja zmienia się, jak sami widzimy dookoła i sami odczuwamy te zmiany, prawda? Coraz wymieniamy telefon na nowszy i musimy się uczyć tych funkcji. Tak, bibliotekarze to są pracownicy, którzy nieustannie muszą się uczyć. Nieustannie muszą się uczyć, gdzie tą informację pozyskać, jakie są nowe środki komunikowania, czy media, którymi się komunikować z czytelnikami. Także to jest przez całe zawodowe życie droga taka szkoleniowa. Permanentna edukacja, permanentne szkolenie. Tak, tak. I to rzeczywiście od wielu lat jest taką podstawową działalnością tegoż właśnie działu instrukcyjno-metodycznego. Tak. Ale od
parunastu lat, bo nie powiem, że od paru, tylko od parunastu lat w bibliotece również naszej, jak i wielu innych, wprowadza się taki model mówienie o kimś, że jest dobry. Nagradzanie tego kogoś, wyróżnianie, bo to jest taka metoda też trochę na podkręcenie takiej rywalizacji, a jednocześnie też powiedzmy taka nagroda za tę pracę biblioteczną, która często jest niedoceniana, niezauważana, średnio płatna, o tak to nazwijmy. Tak nazwijmy, i dlatego takie laury, które bibliotekarze otrzymują, nawet od swoich właśnie kolegów, są niezwykle ważne. Tak, są niezwykle ważne i takie docenianie też jest ważne. Ja już właśnie pomijam kwestie finansowe, bo tutaj można było długo na ten temat rozmawiać, ale tak jak wspomniałyśmy, ta praca jest często tak niedoceniana i niezauważana. Gdzieś w cieniu, bo jest. Biblioteki generalnie są i są otwarte. I to zauważyliśmy w pandemii, jak się okazało, że biblioteki zostały zamknięte. To wiele osób, rozmawiając między sobą, co dochodziło do nas później, te opowieści, mówiło, że najbardziej brakowało im pójścia do biblioteki. Mm-hmm. Właśnie w tym czasie takim, kiedy byli wszyscy odcięci od pracy, od świata, od wszystkiego, najchętniej by się wybrali do biblioteki, ale biblioteki też były zamknięte. Także to był taki moment, kiedy się zauważyło istnienie bibliotek. Bo jak jest coś ciągle i jest otwarte, no to wiadomo jest, prawda, i nie zauważa się tego. A jeżeli właśnie chodzi o to docenianie, to już w tym roku będziemy mieli 13. edycję Bibliotekarza Roku. O tym właśnie chciałam na początku porozmawiać. Tak. My w naszym programie Poranek u Hieronima już tę akcję zapowiadałyśmy. Zapowiadałyśmy Bibliotekarza Roku i sugerowałyśmy również to, aby Państwo zgłosili swoich bibliotekarzy, zresztą tutaj różnych sieci, ponieważ Bibliotekarzem Roku, Bibliotekarz Roku to jest inicjatywa Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. Tak. I sugerowałyśmy, nagrodźcie swoich bibliotekarzy. No i rzeczywiście wpłynęły kandydatury. Tak, 6 kandydatur. I Lubelski Bibliotekarz Roku został wybrany. To został Lubelskim Bibliotekarzem Roku. Lubelskim Bibliotekarzem Roku 2022 została Marta Frączek z Gminnej Biblioteki w Modliborzycach. Koleżanka, która 3 lata temu zdobyła też nagrodę imienia Anny Platto, o której myślę, że chętnie wspomnę za też, moment. Ale właśnie zostaniemy przy Bibliotekarzu Roku. Statuetkę Bibliotekarza Roku koleżanka Marta Frączek otrzyma 10 maja podczas Lubelskiego Forum Bibliotekarzy. Wyprzedzamy fakty, do których też wrócimy za chwilę. I to nie jest, na tym się nie kończy to, że wybraliśmy Martę Frączek na Lubelskiego Bibliotekarza Roku, ponieważ w tym momencie już Marta, można powiedzieć, że jest w grupie rywalizującej o Ogólnopolskiego Bibliotekarza Roku. Bo to wszystkie województwa, tak? Tak. Wszystkie wystawiają swoją kandydaturę. I z tych kandydatów wybiera się tego ogólnopolskiego bibliotekarza roku. Także trzymamy kciuki za koleżankę Martę Frączek. Nominacja, znaczy wybór ogólnopolskiego bibliotekarza roku zostanie ogłoszony w maju, jak co roku, w święto biblioteki i bibliotekarzy. Także niebawem się dowiemy, kto został ogólnopolskim bibliotekarzem roku. Ale to jest, rzeczywiście chciałam tutaj wrócić do tego, że to jest takie wspaniałe nagrodzenie tej pracy bibliotekarskiej, bo wtedy pojawia się, oprócz tego, że bibliotekarz jest, wypożycza książki, kupuje te książki dla swoich czytelników, dobiera je, później doradza, to cała gama zupełnie innej działalności, co robi się dla lokalnej społeczności, dla innych kolegów bibliotekarzy. Okazuje się, że właśnie niejednokrotnie nie wiemy nawet o sobie tylu rzeczy, czy bibliotekarze o swoich kolegach i koleżankach z innych powiatów nie wiedzą aż tylu rzeczy, że nasi nominowani, czy później wybierani na Bibliotekarza Roku tyle robią. I to jest cudowne właśnie, jak się czyta te osiągnięcia.
Ja mam tutaj całą listę osiągnięć pani Marty Frączek, dzięki którym jako dyrektor Biblioteki U Kazimierza, czyli Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej imienia Kazimierza Zielińskiego w Modliborzycach, stała się lubelskim bibliotekarzem roku. Jeszcze raz gratulujemy. O tych osiągnięciach pani Marty Frączek będziemy mówić w Tygodniu Bibliotek, który tradycyjnie po raz 20 odbędzie się od 8 do 15 maja. A u nas w bibliotece w ramach Tygodnia Bibliotek od kilku lat odbywają się właśnie fora bibliotekarzy naszego województwa. I to w czasie tego forum pani Marta Frączek zostanie uhonorowana jako lubelski bibliotekarz roku, ale oczywiście trzymamy kciuki, aby stała się polskim bibliotekarzem. Tak, tak. Jeszcze nie mieliśmy ogólnopolskiego bibliotekarza, chociaż już było bardzo blisko. Nasze koleżanki i Małgosia Zińczuk z Włodawy, i Jola Janiec-Chrubieszowa, i Karolina Suska z Łazisk były już o włos. To było drugie miejsce. Tak, zabrakło nam. Także trzymamy kciuki. Może się pojawi ten lubelski bibliotekarz, który zostanie ogólnopolskim. Lubelski bibliotekarz. Jeszcze raz przypominam, że uroczystość wręczenia tego wyróżnienia, tej nagrody w Ogólnopolskim Tygodniu Bibliotek. I właśnie pomyślałam sobie, że może teraz jest moment, żeby o tym Ogólnopolskim Tygodniu Bibliotek powiedzieć, bo odbędzie się po raz 20. To są stałe daty, 8-15 maja. I to jest święto wszystkich bibliotekarzy różnych sieci, bo ten tydzień bibliotek organizują biblioteki publiczne, szkolne, akademickie. Wszyscy bibliotekarze wtedy łączą się i szereg przedsięwzięć, szereg różnych wydarzeń wtedy jest organizowanych. Każdy tydzień bibliotek ma swoje hasło. W tym roku moja, twoja, nasza biblioteka. To hasło też jest wybierane w konkursie, prawda? Też jest wybierane w konkursie. Zarząd główny powołuje taką komisję, która wybiera to hasło. Tak jak i też jest ogłaszany konkurs na to hasło, tak jak jest ogłaszany konkurs na plakat. Także i hasło, i plakat są wybierane w konkursie. No to jest takie bardzo pojemne. Moja, twoja, nasza biblioteka, no bo to taka jest prawda. Tak, i hasło, i plakat już niedługo na naszej stronie internetowej. W naszej bibliotece pracujemy nad programem Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek. Myślę, że będzie on tym razem jeszcze bardziej pełny, bo to przecież po raz 20 spotkamy się tutaj w bibliotece, mówiąc, że my bibliotekarze jesteśmy dla Państwa. A przedtem jeszcze 21 kwietnia zakończy się czas na składanie zgłoszeń do kolejnego konkursu, który organizuje już tylko nasza biblioteka. Mówię tutaj o nagrodzie imienia Anny Platto. Tak, czekamy na zgłoszenia naszych koleżanek, być może i kolegów do tej nagrody. Jest to taka ważna nagroda, uważam. W środowisku bibliotekarskim też jest ona bardzo doceniana, bo praca z dziećmi jest i ważna, i trudna. Także jest to takie wyzwanie dla bibliotekarek, bibliotekarzy, którzy zajmują się taką pracą z dziećmi, i nagradzamy przez wiele lat. Fundatorką nagrody była siostra Anny Platto, byłej naszej koleżanki właśnie. Nie chciałam użyć innego słowa, koleżanki, która pracowała w dziale instrukcyjno-metodycznym i zajmowała się bibliotekami i bibliotekarzami pracującymi z dziećmi. I jej siostra Mirosława Platto przez 25 lat była fundatorką tej nagrody wraz z już emerytowanym naszym wicedyrektorem do spraw merytorycznych, doktorem Zdzisławem Bieleniem. Po tym ćwierćwieczu tą nagrodę kontynuuje już Wojewódzka Biblioteka i Wojewódzka Biblioteka nagradza bibliotekarki, bibliotekarzy pracujących z dziećmi. Do 21 kwietnia, a więc jeszcze trochę czasu pozostało, można zgłaszać kandydatury.
Jeżeli Państwo mają w swojej bibliotece, w swoim środowisku bibliotekarza, bibliotekarkę, mówię bibliotekarza, bo panowie też pracują w bibliotekach, coraz ich więcej, podkreślałyśmy to już wielokrotnie. Jeżeli jest taki bibliotekarz, bibliotekarka, który specjalnie pięknie pracuje z dziećmi, z młodzieżą, można zgłosić do tegorocznej nagrody imienia Anny Platto. Też powoływana jest komisja. Komisja przygląda się wszystkim zgłoszeniom. I tutaj sięgamy aż do sierpnia, bo 8 sierpnia zawsze w rocznicę urodzin patronki Anny Platto przyznawana jest ta nagroda. Tak, organizujemy galę, przyznawana jest nagroda. Jest to taki dzień świętowania bibliotekarzy pracujących z dziećmi. Lubimy świętować, ale na co dzień naprawdę sporo pracujemy. Powrócę może już pod koniec naszej rozmowy do tego wątku rozpoczętego na początku, czyli do pracy działu instrukcyjno-metodycznego. Szczególnym sentymentem ten dział obdarzam, ponieważ tam zaczynałam swoją karierę biblioteczną. Tak, to mogę powiedzieć. Ten dział instrukcyjno-metodyczny przez pierwszy kwartał roku nad czym się pochyla? Tak, pierwszy kwartał jest zawsze spędzającym sen z powiek, ponieważ przygotowujemy dla Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego sprawozdanie z działalności bibliotek statystyczne i merytoryczne, z działalności Bibliotek Województwa Lubelskiego. Więc jest to co roku po przygotowaniu, dzisiaj już właśnie wysyłamy to sprawozdanie. To jest taki piękny plik tych dokumentów, to są tabele statystyczne, to jest opis działalności. I za każdym razem jesteśmy zadziwieni pracą tych bibliotek i bibliotekarzy, ich zapałem, taką chęcią do pracy. W tym roku na przykład szczególnie zaskoczyło mnie pozyskiwanie środków na działalność kulturalno-edukacyjną. Pozabudżetowych. Pozabudżetowych oczywiście. Nie mówimy o środkach od organizatora, tylko z różnych programów, projektów. Czyli też na taką działalność z czytelnikiem, z mieszkańcem, ale też na modernizację infrastrukturalnych. To są naprawdę duże pieniądze, jak robiliśmy podsumowanie, także nasi bibliotekarze są bardzo zaradni, bardzo odważni, bo co innego jest pozyskać środki, powiedzmy, to one też są ważne, z fundacji, która przyznaje 5, 10 tysięcy, nawet 15, a kiedy otrzymuje się 2 miliony do realizacji jakiegoś działania, to jest ogromna odpowiedzialność i doceniam i podziwiam takich bibliotekarzy, którzy jednak biorą to na siebie, bo jakby nie patrzeć, dyrektor i tak zawsze za wszystko odpowiada. Ale też także robiąc to sprawozdanie za ubiegły rok, zaskoczyła mnie ta liczba tych projektów, kwoty, które zostały pozyskane w naszym województwie przez te biblioteki. Ale też później, jak się zastanowiłam, to nasze biblioteki pięknieją. Naprawdę, jak jedziemy do różnych powiatów, praktycznie w każdym powiecie mamy jakąś modelową bibliotekę. Te biblioteki albo właśnie ze środków ministerialnych, z infrastruktury zostały albo od początku wybudowane, od podstaw, albo zostały zmodernizowane, zostały zaadaptowane budynki. One są naprawdę na takim poziomie europejskim, jak realizującym, tak wybiegnę tutaj troszeczkę, projekt Erasmus Plus, w ramach którego wyjeżdżamy do bibliotek europejskich, to mamy porównanie, że te nasze biblioteki w województwie pozyskujące środki też wyposażają się i w udogodnienia wszelkiego rodzaju dla czytelników i proponują tym czytelnikom otwarte przestrzenie, wygodne, gdzie naprawdę chce się przyjść i spędzić czas w tej bibliotece. Także z jednej strony jest to zaskakująca kwota, ale z drugiej strony widać te efekty. No i za tym wszystkim stoją ludzie, bo bez tej otwartości, pomysłowości, kreatywności, odwagi nie byłoby tego wszystkiego, o czym Joasia tutaj mówiła. A zatem proszę Państwa, święta za nami,
Najgorętszy czas w bibliotece przed nami, bo zawsze mówimy, że kwiecień, maj i czerwiec to są takie najgorętsze dni w bibliotece, zwłaszcza w naszej. Tych imprez szykuje nam się bardzo dużo. Proszę śledzić nasze strony internetowe. Już niedługo Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich, potem tak. Ogólnopolski Tydzień Bibliotek, potem nasza aukcja antykwaryczna, potem książka roku 2022. Tutaj się tylko zamykam w przestrzeni pierwszej połowy tego roku. A jeszcze chciałam Państwu też zaanonsować bardzo ważną wieść. Wraca do nas Noc Kultury. I to wraca z przytupem, wraca razem ze sceną. Już dzisiaj Państwa zapraszamy. Noc 3 na 4 czerwca, również w Bibliotece Wojewódzkiej. Ta noc będzie Nocą Kultury. Fantastycznie. Także zapraszamy do nas. Dziękujemy za dzisiejszą Państwa obecność. Żegna Państwa ekipa Studia WBP. Dorota Mościbrocka, Marek Semeniuk, Marek Janik, Andrzej Gieroba i mówiąca te słowa Ewa Hadrian. Żegna Państwa również nasz dzisiejszy gość Joanna Chabska i obie zapraszamy na wszystko, co najlepsze w naszej bibliotece. Zapraszamy. Do zobaczenia.